Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Levitikus. Trzecia Księga Mojżeszowa. Dalszy ciąg przepisów dotyczących trądu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Takie jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzi się go do kapłana. Kapłan wyjdzie poza obóz. Gdy kapłan stwierdzi, że została wyleczona choroba trądu na trędowatym, to kapłan nakaże, by wzięto dla oczyszczającego się dwa żywe, czyste ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. Potem kapłan nakaże, by zarżnięto jednego ptaka nad glinianym naczyniem z wodą źródlaną. Ptaka żywego zaś weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi i hizopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną i pokropi tym siedem razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego, ptaka zaś żywego wypuści na pole, a ten, który się oczyszcza, wypierze swoje szaty, zgoli wszystkie swoje włosy, umyje się w wodzie i będzie czysty. Potem może wejść do obozu, lecz będzie przebywał poza swoim namiotem przez 7 dni. 7. dnia zgoli wszystkie swoje włosy, głowę, brodę i brwi, zgoli wszystkie swoje włosy, wypierze swoje szaty i umyje swoje ciało w wodzie i będzie czysty. A 8. dnia weźmie 2 baranki bez skazy, 1 roczną owieczkę bez skazy i 3/10 efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz 1 lok oliwy. I kapłan dokonujący oczyszczenia postawi tego, który się oczyszcza oraz to wszystko przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Potem kapłan weźmie 1 baranka i złoży go wraz z logiem oliwy jako ofiarę pokutną i dokona nimi obrzędu potrząsania przed Panem. Zarżnie zaś tego baranka w miejscu, gdzie się zarzyna ofiarę za grzech i ofiarę całą palną, w miejscu świętym, gdyż ofiara pokutna, podobnie jak ofiara za grzech, należy do kapłana. Jest to świętość nad świętościami. Następnie kapłan weźmie nieco z krwi ofiary pokutnej i pomarze płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Weźmie też kapłan nieco z logu oliwy i wyleje na swoją lewą dłoń. Następnie umoczy kapłan wielki palec swej prawej ręki w oliwie, którą ma na lewej dłoni i pokropi oliwą, którą ma na palcu swoim 7 razy przed Panem. Z reszty oliwy, którą ma na swojej dłoni, pomarze kapłan płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki, wielki palec jego prawej nogi na miejscu, gdzie poprzednio pomazał krwią ofiary pokutnej. A co pozostanie z oliwy, którą kapłan ma na dłoni, rozetrze na głowie tego, który się oczyszcza. W ten sposób kapłan przebłaga zań Pana. Następnie przygotuje kapłan ofiarę za grzech i przebłaga za tego, który się oczyszcza ze swojej nieczystości, po czym zarżnie ofiarę całopalną i złoży kapłan na ołtarzu ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie czysty. A jeżeli jest ubogi i nie stać go na to, weźmie 1 jagnię na ofiarę pokutną, aby wykonać obrzęd potrząsania ku jego oczyszczeniu i 1/10 efy przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów oraz log oliwy. Na to 2 synogarlice albo 2 gołębie, na co go stać, i będzie 1 na ofiarę za grzech, a 2 na ofiarę całopalną. I przyniesie je 8. dnia dla swojego oczyszczenia do kapłana do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Pana. Kapłan weźmie jagnię ofiary pokutnej i log oliwy i wykona nim obrzęd potrząsania przed Panem. Następnie zarżnie jagnię ofiary pokutnej i weźmie nieco krwi z ofiary pokutnej i pomarze nią płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza.
kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi. Nieco oliwy naleje kapłan na swoją lewą dłoń. Z oliwy, którą ma na swojej lewej dłoni, pokropi 7 razy swoim prawym palcem przed Panem. Po czym kapłan pomaże odrobiną oliwy, którą ma na dłoni, płatek prawego ucha tego, który się oczyszcza, kciuk jego prawej ręki i wielki palec jego prawej nogi na miejscu, gdzie poprzednio pomazał krwią ofiary pokutnej. A co pozostanie z oliwy, którą kapłan ma na dłoni, rozetrze na głowie tego, który się oczyszcza. Tak przebłaga zań Pana. I złoży jedną z synogarlic lub jednego z gołębi, na którego było stać. Jedno na ofiarę za grzech, a drugie na ofiarę całopalną razem z ofiarą z pokarmów. Tak kapłan przebłaga Pana za tego, który się oczyszcza. Takie jest prawo dotyczące dotkniętego plagą trądu, gdy go nie stać na ofiarę oczyszczenia. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy: gdy wejdziecie do ziemi kananejskiej, którą wam daję w posiadanie, a ześlę plagę trądu na jakiś dom w tej ziemi, którą posiądziecie, to właściciel tego domu przyjdzie i powie do kapłana: jakaś plaga ukazała się na moim domu. Wtedy nakaże kapłan, by opróżnili dom, zanim przyjdzie obejrzeć tę plagę, aby nie stało się nieczyste wszystko, co jest w tym domu. Dopiero potem przyjdzie kapłan obejrzeć ten dom. A gdy obejrzy tę plagę i stwierdzi, że na ścianach domu jest plaga w postaci wgłębień zielonkawych lub czerwonawych, które wyglądają jakby były w głębi ściany, to kapłan wyjdzie z tego domu przed wejście domu i każe zamknąć ten dom na 7 dni. 7. dnia zaś kapłan wróci, jeżeli zobaczy, że plaga rozszerzyła się po ścianach domu, to nakaże kapłan wyrwać kamienie, na których jest plaga, i wyrzucić je za miasto na miejsce nieczyste, a dom wewnątrz naokoło oskrobać, tynk, który ze skrobanu wysypać poza miastem w miejscu nieczystym, wziąć też inne kamienie i wstawić je w miejsce tamtych kamieni, wziąć także inny tynk i otynkować ten dom. A jeżeli plaga powróci i rozszerzy się po domu, już po wyłamaniu kamieni i po skrobaniu i otynkowaniu domu, a kapłan przyjdzie i zobaczy, że plaga się rozszerzyła po domu, to jest to trąd złośliwy w domu, dom ten jest nieczysty. Dom ten należy zburzyć, kamienie z niego i drewno oraz cały tynk tego domu wynieść poza miasto na miejsce nieczyste. Kto wejdzie do tego domu w czasie, gdy był zamknięty, będzie nieczysty do wieczora. Kto zaś śpi w takim domu, niech wypierze swoje szaty, a kto je w takim domu, niech również wypierze swoje szaty. Jeżeli kapłan przyjdzie i zobaczy, że plaga nie rozszerzyła się po domu po otynkowaniu go, to kapłan uzna dom ten za czysty, gdyż plaga została wyleczona. Potem weźmie celem oczyszczenia tego domu 2 ptaki, drewno cedrowe, nitki karmazynowe i hizop. Zarżnie jednego ptaka tak, by krew spłynęła do glinianego naczynia nad wodą źródlaną. Weźmie drewno cedrowe, hizop, nitkę karmazynową oraz żywego ptaka, zanurzy je w krwi ptaka zarżniętego i w wodzie źródlanej i pokropi ten dom 7 razy. Tak oczyści dom ten krwią tego ptaka, wodą źródlaną, ptakiem żywym, drewnem cedrowym, hizopem i nitką karmazynową. Żywego zaś ptaka wypuści za miasto na pole. Tak dokona przebłagania za dom i będzie czysty. Takie jest prawo dotyczące wszelkiej plagi trądu, liszaju na ciele, trądu na szacie i na domu, obrzęku, wysypki i plamy, dla pouczenia, kiedy zaś należy uznać za nieczyste, a kiedy za czyste. To jest prawo dotyczące trądu.